Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Carbon. Myślę, że ostatni już odcinek, zobaczcie, zostało mi tych wyzwań naprawdę niewiele. Mam tutaj wyzwanie ucieczka przed pościgiem. Poprzednio jechałem śmieciarką, tak jest nazwany ten samochód. Zobaczcie, śmieciarka, tak? Tutaj mamy Nissana Skyline'a, a tu jest śmieciarka, chociaż to właściwie był samochód, na który się ładuje jakieś... towary, powiedzmy piach, tak? A nie śmieciarka. To nie wyglądało na śmieciarkę, ale dobra. Wow! Ten Skyline jest naprawdę fajny. Nie mogę spojrzeć się na boki jego, ale zdaje się, że ma wydech z boku. Co mi trochę nie pasuje do tego modelu, powiem wam szczerze. Trochę ich tutaj poszukiwałem, ale zaliczę sobie to wyzwanie bez problemu. Jak widzicie, znajomość gry robi swoje. A raczej znajomość mapy, bo w Carbona grałem... What? Co tu się dzieje? Zobaczcie, chyba blokada zespawnowała się na blokadzie. Ojej. Dobrze, że niektóre bugi można sobie tutaj użyć. O, tak powiem. Dobra. I zaraz będę miał właśnie te 12 minut pościgu. Teraz tylko wystarczy tego nie spieprzyć. I ukończę sobie ładnie wyzwanie, myślę. Mam już 12 minut. Mogę ich spokojnie gubić. W ogóle zauważyłem, że posiłki, bo widzicie ten taki licznik, który odlicza 12 minut. Czekajcie, tylko tego tu załatwię. Okej, okay, na razie. Ten licznik, który odlicza jakby do wsparcia, on się resetuje, jak tylko mamy uspokojenie, więc... Zaraz nawet jak mi jakiś gliniarz nakryje, to będę miał po prostu to wsparcie odliczane od nowa i nie muszę się właściwie martwić, że zaraz wyskoczy mi tutaj 70 radiowozów na głowę. Okej, okay, już mam ukrywanie, w sensie uspokojenie. Skyline'ie. Jak mówiłem, ten bodykit jakoś tak niespecjalnie mi się podoba. Czy to jest bodykit, czy autoscalp? Chyba może nawet autoscalp jakiś. No zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Co ja mam za samochód? Dodge Charger. 5 unieruchomionych radiowozów. A dlaczego jeżdżą same... O, dobra, jest Victoria. O. Dobra, nie udało się unieruchomić. Ale tu jest następny radiowóz. Tamten będzie za mną jechał, więc nie ma tutaj problemu, żeby go jeszcze tutaj trochę poniszczyć. O kurczę, ale tym się dziwnie jeździ. O tak, masz. Jeden zaliczony. Jeszcze tylko 4. No, odwróć się. O tak. Aj. A może po prostu będę rozwalał blokady drogowe? O, tak będzie chyba najszybciej. Kurde. Ej, ale jestem głupi. Przecież wystarczy zrzucić im na łepetyny jakiegoś pusu breakera i tyle. Ej, chłopaki, chodźcie. Chcecie przejechać autobusem? Ej, czemu tylko jednego załatwiło? Dziwne trochę, ale dobra. W takim razie... Chwileczkę, czy to się nie zrzuciło przecież? Jak to działa? Właściwie mi się... No tak. Nie zrzuciłem tego na nich. No a teraz jak na złość jest tylko jeden radiowóz. Cholera jasna. Okej. Okay. I 4. I został mi tylko jeden. Fantastycznie. Ach ty. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę brakuje, żeby go zniszczyć. Patrz tu. Ty. Ale szybki, no. Masz! A, pięknie. Dobra, mamy 5 radiowozów. Już mam ucieczkę i zaraz będzie uspokojenie.
Teraz tylko znaleźć kryjówkę, żeby to szybciej zleciało. Zdaje się, że będzie tutaj jakaś cholera. Jeden gliniarz akurat przyjechał na miejsce tamtej kryjówki jednej. No nic, to pojadę tutaj już. Trudno. O, spadaj gliniarz, spadaj, nie widzisz mnie! Jest! Udało się. Okej. No i teraz pewnie będzie jakiś hardcore, bo to już będzie srebro. Musisz unieruchomić radiowozy co najmniej 10, a następnie zgubić pościg. Subaru WRX. Dobra. O, zobaczcie jak fajnie. Chodźcie. Chodźcie, już. O tak. nikt się nie rozwalił. Why? Przecież zrzuciłem inną... Ej, ale fajnie się prowadzi te Subaru. No dobra, tutaj mamy drugiego opusu Breakera. A jak na złość przyjechał tylko jeden. O, dobra, już mam czterech. No, fajnie. Teraz tutaj chodźcie. Super się te Subaru prowadzi, bez skitu. Bardzo ładnie brzmi, jak na Carbona. 5 radiowozów, już! Świetnie. Bo to poprzednie wyzwanie było głupie. Ja strasznie nie lubię prowadzić jakichś długich pościgów. Bo to jest moim zdaniem trochę nudne. No chodźcie tu, chodźcie. Chodźcie, no. Aj, jak ładnie, dziękuję. Zrobiliśmy sobie zdjęcie. Myk. Dobrze, i jeszcze jeden radiowóz został do zniszczenia. Może uda się tradycyjnie. Ale czy ja chcę tradycyjnie? Nie wiem. The old fashioned way. No dobra, ktoś tam... Wow! Ale skubańcy się przepychają ładnie. No dobra, tutaj mamy po drodze tego... coś do zrzucenia. Bodajże po prawej stronie. Bynajmniej, po prawej stronie mamy, zobaczcie. Ale nikt... no nikt nie chce teraz do mnie przyjechać. Ja to mogłem sobie teraz czasówkę nabijać, jeśli chodzi o pościg. No stoją w miejscu i dupa, nie ruszą się. No chodźcie pączki. No właśnie rozdaję pączki, mam w bagażniku pączki. O, trafik się przyjechał poczęstować. A ja sobie tu postoję. Dobra, jedzie coś. Ktoś się w końcu pokusił. No i pojechał dalej. No ratujcie mnie. Dobra, chodźmy tu zobaczyć. Nie, no bo im ucieknę. Dobra, spróbuję rozwalić suwa. Aha, poznikały pewnie wszystkie. Nie, dobra, jest jeden. Okej. Zadanie wykonane. Lekki SUV rozwalony. A teraz chodźmy do ukrywania, czyli kryjówki. Znaczy nie kryjówki, to jest takie miejsce, gdzie się po prostu ukrywamy. Do kryjówki teraz wejść sobie nie mogę. Ot tak. Okej, pięknie. I uspokojenie, i następne wyzwanie będzie za mną. Super. Wow. Dobra. Ile tam było? 30. Dobra, chodźcie. Na. Już mamy... O! Tutaj mam Pontiaca. Kurczę, no zobaczcie jaka ta siatka jest ciężka. Nie mogę jej popchać. Jaka rzeźnia. Ale w Wordzie tak samo jest. Jak się wjedzie źle na siatkę, to jest katastrofa. Piękna szewelka, daje radę. Uwaga. Bum. Ile już? 5. No to jeszcze 25. Chodźcie. Tak, 3 będą. Będą 3. Super. No i teraz... A ty...
Nie no, będę im tylko... O kurczę, ale rzuca. Tak się ciężko rozwala. Fajnie, jakby mi tak jeszcze blokada stanęła pod tym. Pod jakimś wielkim czymś do rozwalenia. Tomem się cię... Ale ich za mną jedzie, zobaczcie! Wow! Chodźcie, chodźcie! No, dalej, dalej. Tak, tutaj, dokładnie tu, dokładnie. Chodźcie, chodźcie, no. Oj, jak wspaniale! No to mamy piękne selfie przy piramidzie. 16 radiowozów, jak ręką odjął. Okej. Okay. Jak tu się nie da otworzyć mapki, jakoś... Udało się? Jest! No gdzie mnie tu pchasz? Chcę, żebym tu jechał, dobra, no to jedziemy tu. Nitra mi zabrakło. Wy tam pisaliście w komentarzach, że jak włączę speedbreakera, to mój samochód nagle zaczyna ważyć 100 ton. To jest prawda. 17 radiowozów rozwalonych. Dobrze. 20! Fantastycznie, dwa suwy, hej, dzień dobry. Gdzie tu mamy coś jeszcze do zrzucenia? Wow, kurde, nie to nacisnąłem. Ale dobrze, że nie było radiowozu w pobliżu, bo by mnie od razu złapali. No nic. Ja się pytam, gdzie jest policja? A policja jest tu, goni mnie, a jest jej za mało, żeby coś im zrzucić na łapetyny. Dobra, są suwy. Tak? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No gdzie oni jadą? Ach. Amatorka normalnie. Dobra, mamy suwy. Chodźcie za mną, chodźcie, pokażę wam drogę do światła. Jadą? Gdzie tam? Jeden przyjechał tylko. Chodźcie, darmowy barbecue. Pączki. O tak. No jeden. O dobra, dwa. Nadział się jeszcze następny. Wjechał po prostu tam, gdzie się rozwalił jego kolega. Chodź, chodź, chodź. Zatankujemy sobie, no, no. Chodź, 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 nie wstydź się. No i... O, cwaniaczek, nie daje się. Wciągniecie to. To twoje przeznaczenie. Nie rozwalił się. O czym on myśli teraz? No dobra. Zostało mi 5 radiowozów do zniszczenia, no naprawdę niedużo. Szkoda, że tutaj nie ma pokazane... Ej! What? Zobaczcie, to był... most z konstrukcji... Jeszcze raz tam pojadę, pokażę wam to, bo nie wiem, czy zobaczyliście. Most ten był... z takich konstrukcji stalowych, tak? Taki sam szkielet. A jak byłem na moście, to deszcz nie padał, a jak przejechałem przez niego, to nagle zaczął padać. Zresztą cofnijcie sobie, już nie będę tam wracał. Ale zobaczcie sobie teraz. Uwaga. Co? Nie zrzuciłem? Jak to? Oj, ciężko, ciężko. No dobra, to co? O, nie! Gdzie jest unik awaryjny? What? What? Co się stało? Ej, ja nic nie naciskałem, samo się zresetowało i normalnie mogę dalej prowadzić pościg. No bajka, bajka. Ale to... No jak? Rozwaliłem przecież. Czemu ich wszystkich nie zniszczyło? Niesprawiedliwa jest ta gra. Dobra, pojadę sobie tu. O, tu jest oponka. Chodźcie na oponkę. Oni już mają jedną. No nie, i... Chodźcie na zebranie! Ach! What? Ej, ale ja nie... Nie! 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 Dobra, jeszcze dwa radiowozy. Jeszcze dwa radiowozy! Dwa! Ciężko jest, jest ich sporo teraz. O, masz ty! Jest! O! Jeszcze jeden. O, driftuje, znaczy ten, surfujemy. Okej.
O, tu się już odnowił ten kubek chyba, tak? No i dobranoc, mogę was gubić. Dobra, już nie ma wsparcia akurat, fajnie się składa. Teraz tylko tego rozwalić. No dobra, mają jakieś wsparcie małe. 65 radiowozów mnie goni, znaczy chyba uczestniczy w całym tym pościgu. Anyway. Ha, tu mamy po drodze to, a pojedziemy tu. O, właśnie, tu pojedziemy. Tu będzie po drodze coś fajnego. Zniszczenia. I to im zrzucę na ich tępe głowy. Jak oni to zrobili? Tu wszystko wybucha. Cool guys, don't look at explosions. I teraz pojadę tu. I tu już powinienem go gubić. Tu już nie ma ze mną szans. O tak, ucieczka, ucieczka. Blokada drogowa, zauważą mnie. Spuszczę na nich coś. Macie chłopaki, poczęstujcie się. Oh yeah. I tu się ukryję. Ukrywam się, jest! Nic mi już nie zrobicie. Zobaczcie, nie widzisz mnie. Na. Ta gra jest the best. Ale czy ja będę miał pomocnika? Tak, mam kogoś. Chyba. Nie, nie mam. O, ile tu okrążeń? Dover Street? Chwila, muszę sobie przypomnieć. Ojej, jakie spowolnione tempo. Dover Street. A, to jest to. To jest to. To jest chyba dosyć długa trasa. A nie, dobrze, tutaj skręcamy. Nie jest źle, naprawdę. Chociaż, aha, już wiem. Jeju, ja nie wiem, czy ja jestem, aha, bo to są łatwi przeciwnicy, dobrze. Więc tu nie powinno być problemu, żeby z nimi wygrać. O, jedzie ze mną Sushi. Skumajcie, Sushi Frog. Frog ze mną jedzie, ciekawe czy BMW. Cricket, Lee. Jeszcze jakiś inny. Ale powymyślali te nazwy. Tommy, Tommy, Loni. Dobra, dojeżdżam powoli do mety. Moich przeciwników zostawiłem z tyłu. No, jest to łatwy poziom, więc nie ma właściwie o czym mówić. I meta. Okej. Dobra. Szkoda tylko, że nie mam żadnego pomocnika. O! No, to na pewno nie jest Murcielago. Skręca lepiej. Nie powiedziałbym, że super dobrze. Moim zdaniem Mercedes chociaż ciężko stwierdzić zresztą. Teraz nie pamiętam już, jak ten SLR się prowadził. Ale Gallardo naprawdę fajnie jeździ. Fajnie. No bo fajnie. I znowu dwa okrążenia, znowu zostawiłem ich z tyłu, ja nie wiem. Ja chyba powinienem z wami grać. Wy to byście mnie zostawili, albo bym chociaż mógł porywalizować. A nie takie, kurcze. Co nie? No i dobrze, dojeżdżam sobie chyba do mety. Tak patrzę na tył tego Gallardo i wydaje mi się, że to jest jeden z pierwszych wypustów tego modelu. Bo jak wiecie, te nowsze modele mają światła tak nieco z tyłu i są takie prostokątne, co nie? A nie takie jakby jeszcze na górę nałożone. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Dobrze. W każdym razie ukończenie tego wyścigu to też nie był żaden problem. Ja czekam na drifty, tu będą zaraz. A później będzie sprint, tu mamy okrążenia, a teraz będę jechał w Chevy GT500 Starlight Street. O tak, to jest stary GT500. Ciekawe. O kurde! Ale ma buta skubany! Ej, a zauważyliście, że na końcu... Kurczę, jak nim rzuca. Na końcu, na tych złotych wyzwaniach mamy muscle cary. Te takie starsze. Ciekawe, co nie? Wcześniej był Chevelle. Jeszcze wcześniej coś było takiego też podobnego chyba.
Ej, czy to jest Starlight Strip? Nie, to jest Paradise Hotel. To jest jedna z moich ulubionych tras, czyli Paradise Hotel. Naprawdę. Znaczy, w Wordzie się tak nazywa. Tutaj się nazywa tak, jak powinna się nazywać raczej, bo najpierw właśnie była to trasa w Carbonia, dopiero później w Need for Speed World. Ups. Ale pięknie to auto przyspiesza. Ciekawe, chyba nie ma możliwości posiadania go w karierze, co? Zobaczcie sobie, ono ma lusterko tylko z jednej strony. Czyli z lewej, od strony kierowcy, ale się dziwnie jeździ trochę, wiecie, po przesiadce z tego Gallardo, które było dość łagodne przy skręcaniu, tutaj jest i zarzuca, i jakoś tak podskakuje ten samochód, i dziwnie hamuje, i przy hamowaniu go zarzuca, no i jest to po prostu muscle car z tej starej epoki. O proszę, zobaczcie, żadnego speedbreakera, samochód takim długim power slide'em wszedł w zakręt sam, po prostu skręcałem i gaz do dechy, no to jest bajka. Ups, ale rzucę. O! Zobaczcie, masakra. A już się nauczyli skrótami jechać i skrótem pojechał kolej za mną. Uwielbiam to, po speedbreakerze w muscle car włączyć od razu nitro i łapię taką zajebistą przyczepność na dwa koła, co nie? Wow! O kurde! Chwileczkę. Ej, nie chcę. Kamera chce zmienić, co? Nie trzeba. Zobaczcie co... Jaki tuning! A rany! Ale spoiler, co nie taki dragowy. Nie podoba mi się trochę. Jest taki przesadzony nawet, powiedziałbym. Zaraz. Przypomina mi pewien model samochodu. Nie kojarzę... Znaczy kojarzę, jak on wyglądał. Ale nazwa... Wiem, że to miało silnik Hemi. I taki wysoki spoiler. I kojarzę to... ten samochód z pewnego filmu. Ha. No i co, mamy już metę, nie było żadnego problemu też. To był poziom łatwy. Jestem ciekaw, jaki będzie następny pojazd, którym będę jechał. Cayman. O, jest mój Cayman. Ej, to jest dosyć długi sprint. Widziałem, że za mną... A nie, tutaj się już skręca. Ej, kojarzę chyba go. Czy to nie jest czasem... Chinatown Tram z Need for Speed World? Ha? I skończymy tam, gdzie jest trasa Garden Boulevard i takie słynne łuki, taka Omega jest duża, co nie? Powiem wam, że tak sobie skręca ten Cayman. Nawet nieźle się trzyma, ale jest podsterowny. I po prostu na zakręcie mnie wyrzuca w kosmos. Znaczy no, na bandę. Tą zewnętrzną. Zobaczcie, na pamięć te wszystkie skróty znam. To jest... Ja... Aż się wstydzę, że tak jeżdżę.
bo no life'iłem po prostu w tego Worda. Tyle tysięcy wyścigów przejechałem. Tysięcy. Pamiętam, jak jeszcze były liczone te staty. To na obu, na starym koncie, na tym Lucysyfie miałem 6000 tych pojedynczych. Multików miałem chyba 3000. Nie, inaczej, odwrotnie. Nie pamiętam zresztą, ale były to tysiące, liczby naprawdę w tysiącach. No i jak wyłączyli przecież te statystyki, to dalej jeździłem. No i stworzyłem jeszcze drugie konto, na którym też jeszcze więcej jeździłem. I mam jeszcze więcej samochodów, którymi jeszcze więcej jeździłem. Więc naprawdę, były długie, długie, bardzo długie godziny grania w tą grę. Dlatego trudno, żebym nie znał tej mapy, po prostu trudno. No właśnie, sprawdzimy, jak się spisuje ten Lancer, bo ja powiem wam, o kurczę, ale zajebiście skręca. Bo ja, szczerze mówiąc, nie byłem do niego przekonany. O, nie można skrótem pojechać, ale chamstwo. O, korweta mnie wyprzedziła. No, no, to będzie rywalizacja. A to jest wyścig... jak on się nazywał w Wordzie? Kurczę, nie pamiętam. W każdym razie to jest na jakąś klasówkę. No, nieźle sobie radzi ten Lancer. Szczególnie w skręcaniu jest niezły. Przyspieszenie też jest dobre, tylko... no pewnie Corvetta ma sporo lepsze, tak? Ale też sporo gorsze prowadzenie, no coś za coś. Niezły jest, kurczę. O kurde, źle pojechałem. Super. Ukończyłem sobie. Odblokowałem jakieś tam naklejki. No i co, moi drodzy? Czas na drifty. Lotus Europa S w Need for Speed Carbon? No tego to się nie spodziewałem. Moi drodzy, zrobiłem sobie dzisiaj 4 serie wyzwań. Zdobyłem w nich oczywiście złoto. Nie było to dość, nie było to zbyt trudne, ale no, wymagało jednak chwili skupienia. Nie wymagało chwili skupienia, to było po prostu bardzo łatwe. Okej, okay, zostały mi jeszcze te 3 paski, ja już sobie ukończę w niedzielę, czyli za kilka dni, 3 dni. Sobie je ukończę. Ci środę. Następnym odcinku po prostu, no. Co mnie tutaj każecie myśleć. No. Trzymajcie się na razie, pa pa.